Chemicy Magicy to prosta gra planszowa, w której ważnym zadaniem będzie przeprowadzanie różnych eksperymentów, a w tym wszystkim pomogą Wam piękne i puchate koty. A z tego filmiku dowiecie się, jak grać w tę grę. Przygody z Chemikami i Magikami rozpoczniemy od tego, że przygotujemy najpierw tę grę do rozgrywki. Przygotowanie do gry jest bardzo proste. Kwadratowe kafelki będziemy mieszali, odwracając wcześniej na tą stronę, żeby nikt nie widział, i umieszczamy tak, żeby każdy z graczy miał do nich dobry dostęp. Teraz zajmujemy się tymi okrągłymi elementami, kafelkami mocy, które te mniejsze z cyferkami odwracamy tak, żeby nikt nie widział, jakie są cyferki. Te z trójkami kładziemy od tak gdzieś blisko, natomiast te większe musimy ułożyć w kolejności od najmniejszej do największej i utworzyć z nich taki stos. Następnie każdy z graczy Otrzymuje swój zestaw kart awaryjnych, który składa się z siedmiu kart, i ostatnia rzecz to są właśnie te planszetki. Każdy z graczy musi pobrać jedną taką planszetkę, więc każdy z graczy rozpocznie z zestawem planszetki i kart, które leżą blisko niego. I tyle. Z każdej karty awaryjnej, którą będziecie mieli w trakcie gry, możecie skorzystać tylko raz, tak więc korzystajcie mądrze. Wytłumaczenie, jak działają poszczególne karty, znajduje się na dwóch ostatnich stronach instrukcji. Gra chemicy magicy zalicza się do gier typu push your luck, czyli będziemy wykonywali pewną czynność aż sami stwierdzimy, że koniec naszego szczęścia, wychodzimy z danej rundy lub kiedy to szczęście się skończy i i coś się stanie. Runda podzielona jest na następujące po sobie tury graczy. W swojej turze gracz może wykonać jedną z dwóch czynności. Może dociągnąć kafelek ze środka i wykonać związane z nim działania, albo zrezygnować z dobierania tego kafelka. Wtedy gracz wychodzi z danej rundy, pasuje, kończy i musi dobrać wartość punktową najniższą, która znajduje się w przygotowanym na początku rundy elemencie. Wtedy dobieram sobie po prostu taki znacznik, kończę, inni gracze cały czas po jednej turze, Mogą podejmować, aż zdecydują się również wyjść z rundy, lub coś się wydarzy. To wiecie już, jak zakończyć rundę, ale jak wygląda sama rozgrywka, zobaczcie który tak jak powiedziałem, możemy dobierać po jednym kafelku i w zależności od tego jaki kafelek dobraliśmy, będziemy kontynuowali tę rundę albo będziemy musieli tę rundę zakończyć. W momencie kiedy jest moja runda, tak jak widzicie, jest to dosyć szybkie. Dociągam sobie jeden kafelek aż coś się stanie i za chwilkę wszystkie te elementy, które mogą się stać, wam pokażę. Tak jak mówię, dociągamy sobie te rzeczy do momentu, kiedy chcemy. Zawsze możemy Rundę zakończyć albo sama się skończy, jak w tym przypadku, czyli dociągnęliśmy te same kafelki. W tym momencie nastąpiła masa krytyczna. Mój eksperyment się nie udał, i no i moja runda dobiegła końca. I tak jak Wam już mówiłem, mamy też niestandardową opcję przerwania akcji, którą przed chwilką zobaczyliście, czyli dociągnąłem taki sam kafelek niebieski. Tak samo może się stać, jeśli dociągnę taki sam kafelek zielony, ponieważ zielone są różne, ale jeśli dociągnę taki sam, no to mój eksperyment się nie udał. Kończy się w tym momencie. Wszystko to co mam muszę odłożyć i. No i nie dokładam tego do ogólnego stosu, moja runda w tym momencie dobiegła końca, ale grają jeszcze inni gracze. Nie zdobywacie też żadnego punktu, ale ten z najmniejszą wartością musicie po prostu odrzucić z gry. Jednak w tym wszystkim wyciągamy pewne wnioski. Otóż mamy też karty awaryjne, które, tak jak wam powiedziałem na początku, możemy użyć zawsze tylko raz. Jeśli jakieś karty użyjemy i odwrócimy ją na drugą stronę, to po takim nieudanym eksperymencie możemy jakąś kartę już użytą z powrotem odwrócić na stronę, której będziemy używać i w momencie kiedy ją zdobędziemy, możemy użyć jej ponownie. To już wiecie, co się dzieje, jak się nie uda, ale co się dzieje, jak nam się udaje. Czyli wyobraźmy sobie, że w naszej rundzie udało nam się dociągnąć kolejny element i mamy teraz wszystkie trzy. Co się dzieje? Wszystko jest dobrze. Odkładamy te elementy na bok, nie dokładamy ich z powrotem do kafelków, z których będziemy dobierali w tej rundzie i dobieramy sobie od taki żeton, który warty jest trzy punkty. I, no i właśnie, mamy turę kolejnego gracza, ale my, nie, my nie zakończyliśmy eksperymentu. My cały czas w kolejnych turach możemy dociągać sobie żetony aż, nie postanowimy wyjść z tego eksperymentu, albo znowu coś się nie stanie, czyli na przykład. Nie dociągniemy kolejnego żółtego znacznika. Zapytacie też, po co są koty? Wszak koty są takie same, czy to też następuje jakaś katastrofa i eksperyment się nie udaje? Nie, koty będziemy zbierali i takie same muszą być, bo tylko też takie są. I jeśli uzbieramy cztery, no to udało nam się sformować nową ekipę badawczą składającą się z kotów i możemy wybrać sobie jedną z kart awaryjnych, której będziemy mogli w przyszłości. Używać. Wszystkie koty po zdobyciu tej karty odkładamy na bok, znowu nie dokładamy ich do kafelków, z których będziemy korzystali w tej rundzie, i tyle. A jeśli uda Wam się skolekcjonować pięć różnych naczyń, no to w tym momencie również macie coś udanego, czyli odkładacie tak jak w przypadku innych żetonów na bok, nie dokładacie do tego stosu, z którego będziemy dobierali w tej rundzie, i znów pobieracie 3. Punkty i cały czas jesteście w tej rundzie, jeszcze z niej nie wyszliście. I możecie cały czas dobierać kafelki albo zrezygnować. I tak właśnie wygląda przebieg gry w chemikach magikach. Gra będzie toczyła się do momentu, aż wszyscy gracze nie wylecą z tego eksperymentu albo po prostu nie spasują. I co się robi pod koniec rundy? Otóż wszystkie żetony, które do tej pory odłożyliśmy wracają do ogólnej puli, mieszamy i będziemy korzystali w kolejnej rundzie, ale jedne żetony nie wracają. Mianowicie są to znaczniki kotów. Koty, które znajdują się przy naszych planszetkach, to właśnie te koty, wierne zwierzaki, zostają do kolejnych rund. Wszystko inne, co mamy na planszy zgromadzone, w momencie kiedy zakończyliśmy rundę, wszystko to wraca do ogólnej puli, żebyśmy mogli skorzystać w następnej rundzie. I skupmy się jeszcze na chwilkę na punktach, a dokładnie tym, jak się te punkty zbiera. Otóż, kiedy wyjdą wam eksperymenty, kiedy zbieracie naczynia z eliksirami albo kafelki zasilania, to kiedy odrzucacie uzbieraną odpowiednią liczbę tych elementów, to zawsze pobieracie takie trzy punkty i dokładacie gdzieś blisko siebie, żebyście widzieli, ile aktualnie punktów macie. Natomiast, jeśli z jakichś przyczyn postanowicie sami wyjść z danego eksperymentu, to ten punkt, który aktualnie tutaj jest, też wędruje do was i zalicza się do punktów, które zebraliście w tej rundzie. Natomiast jeśli wam się coś nie uda, no to niestety nie zyskujecie nic, macie problemy, a nie ta wartość punktowa, która jest aktualnie najniższa, wędruje z powrotem na stos punktów odrzuconych. Więc tak czy inaczej wszystkie te elementy, które tutaj macie, pod koniec rundy zostaną zebrane lub ewentualnie odrzucone, a kolejną rundę zaczniecie z nową wartością już wyższą punktową i jak zwykle, dobierzecie tyle punktów z tego zakresu stosu, ilu jest graczy? Minus jeden. Mówię o tych małych punktach. I takich rund łącznie zagramy 5. Kto po piątej rundzie będzie miał najwięcej punktów, zostanie zwycięzcą chemików, magików. Teraz wiecie już wszystko, co jest wam potrzebne, by zagrać w tę grę. Bawcie się dobrze i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!